Która z tych trzech dziewcząt otrzyma tytuł pierwszej damy projektu Lady i wyjedzie na 3-miesięczne stypendium do renomowanej szkoły językowej w Oksfordzie? Czy grono mentorskie podjęło już decyzję? Nie była łatwa, ale tak. Poproszę o kopertę z wynikami obrad. Doszłam do finału, więc ja jestem w sumie bardzo z siebie zadowolona, szczęśliwa i nie chcę tak naprawdę się zamartwiać tym, kto wygra, a kto nie. Po prostu chcę się cieszyć na razie tą chwilą. Czy ja tu wygram, czy ja tu nie wygram, to ja się czuję wygrana, czuję się bardzo spełniona, tak wewnętrznie się czuję dobrze, sama ze sobą. To, co sobie założyłam, to zrealizowałam i ja nie wiem, czego mogłabym na chwilę obecną chcieć więcej. Doszłam tutaj, tak? To jest dla mnie największa nagroda. Panie i panowie, z ogromną satysfakcją, dumą i wzruszeniem ogłaszam, że zwyciężczynią 5. sezonu i tym samym damą projektu Lady zostaje... Dagmara Czerwińska! Chcę powiedzieć od siebie, masz ode mnie wsparcie. Jakbyś potrzebowała pomocy, możesz do mnie zawsze napisać. Dzięki. I to jest dla ciebie ta nagroda. Trzymaj. Każda z nich zrobiła wielki postęp. Natomiast Dagmara zrobiła coś jeszcze. Ona pokazała, co to znaczy przyjmować ciosy i pięknie się po nich podnosić. Ona skorzystała z każdej nauki, z każdej rady, z każdego szkolenia. Wdrażała to w swoje zachowanie, w siebie, stając się zupełnie nową osobą. Ja po prostu cały czas w to nie wierzę. Ja tak nie obstawiałam na siebie. To jest takie przypieczętowanie tego wszystkiego, co tutaj robiłam i że dawałam siebie i że chciałam się zmienić, że się zmieniłam i że po prostu ktoś to docenił i zobaczył jednak tą zmianę we mnie i no i dał mi taką kropeczkę na dnie.